Dzień dobry, witam Was moi drodzy. Czy w trakcie jakże pasjonującego dnia w szkole albo w pracy nie marzyliście kiedyś, aby po prostu walnąć to wszystko i spokojnie użyć tego przedmiotu? Jeśli tak, to nic dziwnego i na pewno nie jesteście w tym sami. Ale od zawsze taka krótka drzemka w ciągu dnia była postrzegana w kategoriach bardzo niezdrowego przejawu lenistwa. Ale dzisiejszy odcinek jest po to, aby to zmienić. Kiedy zazdrosnym okiem patrzymy na naszych dalekich krewnych, czyli inne zwierzęta, to nie trudno nie zauważyć, że bardzo lubią drzemać. Ponad 85% innych ssaków śpi przynajmniej jeden raz w ciągu dnia. Niestety w toku rozwoju cywilizacyjnego odłączyliśmy się od tej grupy. Ale czy ludzie zawsze spali tylko jeden raz w ciągu doby? Nie, bo taki wniosek możemy wyciągnąć z najnowszych eksperymentów doktora Thomasa Vera czy doktora Roberta Ekirsza, który po 16 latach badań wydał książkę, w której jednoznacznie stwierdził, że dawniej ludzie spali w dwóch blokach, po 4 godziny każdy. Między jednym snem a drugim ludzie spotykali się ze znajomymi, modlili albo zażywali rozkoszy cielesnych, bo zachowała się instrukcja XVI-wiecznego lekarza, który radził młodym parom, że najlepsze współżycie jest właśnie po pierwszym śnie. Natomiast spanie w dwóch blokach zaczęło zanikać na początku XVIII wieku, a pod koniec XIX według właśnie doktora Ekirsza zniknęło całkowicie. Co było tego przyczyną? To rozświetlenie ulic znane było już dużo wcześniej, ale dopiero efektywne zastosowanie nafty oraz gazu zmieniło rzeczywistość i pozwoliło nam to oszukać noc, a więc przedłużyć dzień, dzięki czemu możemy chodzić spać wtedy, kiedy mamy na to ochotę. I właśnie takie zachowanie spowodowało to, że skompresowaliśmy sen tylko do tej jednej pory. A według doktora Ekirsza echa tego mamy do dzisiaj, dlatego że jeśli w środku nocy nagle się obudzimy i czujemy się wypoczęci, to nie jest to wcale nic dziwnego, a są to właśnie echa naszego snu z przeszłości. Czy taka teoria znajduje potwierdzenie w badaniach naukowych? Tak, już w 1975 roku dr Roger Broughton z Uniwersytetu w Ottawie dowiódł, że pomimo tego, że prześpimy 7 czy 8 godzin w nocy, to i tak mamy tendencję do spadku formy w ciągu dnia. A brytyjska Narodowa Służba Zdrowia poszła nawet o krok dalej, bo ostatnio opublikowała wyniki długoletnich badań, które pokazują, że ludzie średnio o 14-16 czują się osłabieni, a organizm domaga się krótkiego odpoczynku. To wszystko oznacza, że drzemka w ciągu dnia, i to niezależnie od okoliczności, jest nam niemal niezbędna. I wiedzą to na przykład Hiszpanie, którzy od setek lat kultywują tradycję siesty, a więc popołudniowego odpoczynku, który wziął swoją nazwę od łacińskiej sexty, czyli 6 godziny po świcie. Ale wiedzą to również Grecy, którzy przeprowadzili jedne z największych i najbardziej szeroko zakrojonych badań drzemek w historii. A komu jak komu, ale Grekom w sprawach odpoczynku raczej ufać możemy. Akademia Medyczna w Atenach przez kilka lat monitorowała zdrowie i nawyki senne ponad 23 tysięcy osób. I co się okazało? Że ludzie, którzy drzemali minimum 3 razy w tygodniu, zapadali na choroby układu krążenia o 37% rzadziej niż grupa bezdrzemkowa, którą zwłaszcza w Grecji raczej trudno było znaleźć. Dodatkowo ludzie, którzy drzemali od czasu do czasu, zredukowali wystąpienie na przykład choroby wieńcowej aż o 12% w stosunku do ludzi, którzy śpią tylko raz w ciągu dnia. Ale okazuje się, że dzięki krótkim drzemkom nie tylko mamy lepsze zdrowie, ale również lepiej się uczymy. Dr Matthew Walker z Uniwersytetu w Kalifornii przeprowadził badanie, w którym niczym, jak na Marszu Niepodległości, ochotników podzielił na dwie grupy. Obie grupy dostały takie samo zadanie. Miały nauczyć się nazwisk w połączeniu z twarzami. Po sprawdzianie okazało się, że poradziły sobie podobnie, ale teraz jedna grupa została poproszona o to, aby ucięła sobie krótką drzemkę. Potem zadanie powtórzono i po kolejnym sprawdzianie okazało się, że grupa drzemkowiczów kompletnie zmiażdżyła swoich konkurentów zarówno szybkością, jak i efektywnością zapamiętywania. Ale mało tego. Okazało się również, że ci, którzy tą krótką drzemkę sobie ucięli, dużo lepiej przyswoili i zapamiętali informacje, które dostali jeszcze przed pójściem spać. I teraz pojawia się pytanie, jak to było możliwe. Dr Michael Broyce, który komentował wyniki tego eksperymentu, stwierdził, że był to prosty i naturalny sposób porządkowania i czyszczenia naszej pamięci.
Obrazy i nazwiska najpierw trafiły do hipokampu, czyli takiej fasolki w naszym układzie limbicznym odpowiedzialnej za przenoszenie informacji z pamięci krótkotrwałej do płata czołowego, gdzie między innymi przechowujemy informacje w ramach pamięci długotrwałej. A sen okazał się zbawienny dla hipokampu, dlatego że go po prostu wyczyścił i właśnie umożliwił zapamiętywanie tych informacji. Skoro wiemy już, że warto drzemać, to zastanówmy się nad tym, jak zrobić to prawidłowo. Po pierwsze, pozwól sobie na to. Nie miej wyrzutów sumienia, bo mogą one wpłynąć na problemy z zaśnięciem albo na to, że nasz sen będzie niespokojny. Po drugie, nie martw się tym, że nie uda ci się zasnąć w te kilkanaście minut, bo brytyjskie badania pokazują, że takie spokojne leżenie daje podobne rezultaty co drzemka, a następnie znajdź sobie prawidłową pozycję. Badania Uniwersytetu Pekińskiego pokazały, że najlepsza jest pozycja horyzontalna. Ale jeśli nie możesz sobie na nią pozwolić, bo na przykład prowadzisz miejski autobus, to drzemka w pozycji siedzącej również będzie w porządku. Postaraj się również zaciemnić pomieszczenie, a poza tym wyłącz telefon i możliwie zapewnij sobie ciszę albo włącz łagodną muzykę, w zależności co wolisz. Kluczowy będzie wybór odpowiedniego czasu snu. Jeśli jesteś rannym ptaszkiem, który wstaje bardzo wcześnie, to najlepszy czas na Twoją dzienną drzemkę będzie mniej więcej godziny pierwszej albo drugiej. Natomiast jeśli lubisz troszeczkę dłużej pospać, wstajesz też później, to powinieneś wycelować swoją drzemkę mniej więcej w okolicach godziny trzeciej albo czwartej po południu. W obu przypadkach staraj się nie pójść spać później niż na 5 godzin przed planowanym snem, ale już tym nocnym. A jak długo powinna trwać taka drzemka? Wbrew pozorom krótko. Badacze z NASA po wielu latach doszli do wniosku, że idealna drzemka trwa precyzyjnie 26 minut. I pomimo tego, że na co dzień nie prowadzisz promu kosmicznego, to drzemka takiej długości może być efektywna również dla Ciebie. Dlatego, że poprawia jakość naszej pracy o prawie 34%, a poziom naszej koncentracji o 54%. Natomiast za każdym razem starajmy się nie przekraczać magicznych 30 minut. Dlatego, że według badań dwóch badaczy, Titzla i Laka, dłuższa drzemka może powodować problemy z naszym wybudzeniem się z niej, a jeśli nawet się nam już to uda, to przez mniej więcej pół godziny ogarniać będzie nas senność. To wszystko dlatego, że zahaczysz wtedy o trzecią fazę snu, czyli fazę snu głębokiego, a idealna drzemka zachodzi tylko w pierwszej i drugiej fazie, czyli w fazach snu lekkiego. Największy autorytet w dziedzinie badania snu, Claudio Stampi, udowodnił kiedyś, że 20-minutowa drzemka jest o wiele efektywniejsza niż taka, która trwa 50 albo nawet 80 minut. Zadbaj również o to, aby wybudził Cię łagodny dzwonek. Zbyt ostry lub denerwujący może utrudnić zaśnięcie, ponieważ podświadomie będziesz obawiał się jego dźwięku. A po przebudzeniu, według eksperymentu profesorów Hayashi i Masuda z Uniwersytetu w Hiroshimie, pomaga przemycie twarzy i wyeksponowanie się przez chwilę na silniejsze światło. Okazuje się, że przespanie w nocy 6, 7 albo nawet 8 godzin warto wspomóc dodatkową drzemką w ciągu dnia. Ale pamiętajmy, że nie może ona zastąpić normalnego snu. Jednak od czasu do czasu słyszymy takie informacje, że Napoleon albo Leonardo da Vinci w ciągu dnia sypiali tylko kilka razy, na przykład po 15 minut i mieli się świetnie, a do tego byli super kreatywni. To są niestety popularne mity, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, a propagowane są przez pseudospecjalistów od efektywności. Owszem, wielkim tego świata zdarzało się zarwać parę nocy, ale na dłuższą metę byłoby to albo uciążliwe, albo nawet niemożliwe. I między innymi dlatego wielu historyków twierdzi dzisiaj, że błędy popełnione w kampanii belgijskiej przez Napoleona były w dużej mierze uwarunkowane właśnie jego wiecznym niewyspaniem. A ja tymczasem Wam bardzo dziękuję za dzisiaj, no i do zobaczenia następnym razem.